Dzisiaj mamy kazanie osobom Marcina. W związku z tym ja się trochę wciąłem i poprosiłem o kilka minut na refleksję, ponieważ chciałbym, żebyśmy mieli taką świadomość, że rozpoczynamy Adwent i kilka słów o Adwencie powiedzieć. Kilka słów o Adwencie i o pewnej rzeczy. Sursum corda to będzie ogólne hasło na ten Adwent tegoroczny, żeby było jasne w górę serca. Cierpliwość, kilka słów na temat cierpliwości, a ja bym chciał zacząć może od tego, co już mówiłem, czyli... Mogę poprosić o następny slajd. Jezus Chrystus Veni, Vidi, Vici. Nie wiem, czy znacie to hasło. Oficjalnie to rzekomo Juliusz Cezar powiedział, kiedy przybył, kiedy spisał do Senatu informację o zwycięstwie. W lakoniczny sposób, taki najprostszy napisał, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Ja myślę, że to jest dokładnie to, co powiedział Jezus Chrystus, kiedy wrócił do Ojca. Veni, Vidi, Vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. W słowie dzisiaj śpiewaliśmy Chrystus Vincit, nie? Chrystus Vincit, czyli Chrystus zwyciężył. To jest to zdanie. Słowie Advent, w naszym polskim słowie Advent znajduje się łacińskie Adventus, advenire, czyli veni właśnie, przybywać. To jest ten termin. Ja zwróciłem waszą uwagę dzisiaj na to, że według porządku kościelnego, który utrzymują także kościoły protestanckie, te historyczne, te mainstreamowe tak zwane, czyli te głównego nurtu, jak luteranie, jak kościoły reformowane, jak metodyści, jak anglikanie, te kościoły protestanckie, czy tej tradycji protestanckiej zachowują ten kalendarz liturgiczny. Obok tych kościołów protestanckich, które zachowują, jest też mały zbór we Fromborku, który to też zachowuje z pewnych powodów. Wiemy, że to chyba nie jest popularne, żeby akurat. Chociaż już muszę powiedzieć, że coraz częściej widzę zbory, które są przygotowywane właśnie ten adwentowy czas, czy wielkopostny, czy okres Wielkiej Nocy, kiedy się nawróciłem, kiedy przyszedłem do zboru. Myślę, że nie tylko ja mam takie doświadczenie. Pamiętam taką sytuację, że to był taki zbór, w którym nie obchodzono świąt. Nie obchodzono świąt. W związku z tym ja powiedziałem kazanie na temat Bożego Narodzenia na Wielkanoc i wtedy pastor wyszedł i powiedział, że chyba mi się święta pomyliły, bo dzisiaj Wielkanoc jest. Więc trochę tak nie obchodzimy, a jednak obchodzimy. Niby nie mówimy, a jednak mówimy. To ja nie chciałem w taki sposób utrzymywać takiej konwencji, że niby nie, a jednak tak. Żyjemy w tym kraju, jesteśmy w pewnej tradycji, jesteśmy w pewnym strumieniu kultury i myślę, że są rzeczy, o które warto kruszyć kopie, są rzeczy, o których trzeba mówić głośno i są takie rzeczy, które nas po prostu należą do naszej kultury, do naszego dziedzictwa, do naszej tradycji. I do takich rzeczy należy także święto Bożego Narodzenia i tradycja adwentowa, a więc adwent w tej tradycji jest po prostu początkiem nowego roku. Dzisiaj więc mamy 27 listopada tego roku, mamy początek nowego roku liturgicznego. To jest nasz kolejny adwent, już nie pamiętam który. Natomiast chciałbym przeczytać fragmencik, który pochodzi z tekstu listu do Hebrajczyków, 6 rozdział, od wiersza 12 do 15. Tutaj czytamy coś takiego. Nie bądźcie ociężali. Tam jest jeszcze inna możliwość tłumaczenia tego ociężali. Na przykład nie bądźcie tępi. Tak należałoby też tłumaczyć, ale nie chciałem tak wprost. Nie bądźcie tępi. Gnuśni. Też tak można było przetłumaczyć. Nie? Więc nie bądźcie ociężali, lecz naśladujcie tych, którzy przez wiarę i przez cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Kiedy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, to ponieważ nie mógł złożyć przysięgi na kogoś większego, przysiągł na samego siebie. Będę cię obficie błogosławił i niezmiernie cię rozmnożę. I tak dzięki cierpliwości Abraham uzyskał obietnicę.
Chcę zwrócić Waszą uwagę w ten pierwszy dzień Adwentu na cierpliwość. Cierpliwość to takie słowo, które wydaje mi się dość ważne, przygotowywując się do najważniejszego wydarzenia w historii świata, czyli do powtórnego przyjścia Chrystusa Jezusa. Przygotowując się do przyjścia Chrystusa, musimy zachowywać tę cnotę cierpliwości, która nie jest tylko naszą pracą, ale jest darem Ducha Świętego. Cierpliwość jest darem Ducha Świętego. Musimy być na to otwarci. To nie tylko wypracowany model, ale coś takiego, co by oznaczało, że człowiek jest przygotowany. Czytamy w Ewangelii Łukasza, Jezus mówi, że kiedy się te wszystkie rzeczy będą pojawiać, różne znaki, różne przykre rzeczy, które się pojawiają na świecie, też na Słońcu, też na Księżycu, pojechała Magda na Wyspy Kanaryjskie, żeby zobaczyć, że tam te plamy na Słońcu, czy tam te Księżyc nie zmienia koloru i tak dalej. Wiecie, to jest pierwsze niebo. Ale patrząc się na to, możemy obserwować pewne zjawiska, które się dzieją też w trzecim niebie. Jezus mówi, gdy się to wszystko zacznie dziać, to się wyprostujcie. Można by też przetłumaczyć to, odegnijcie się, bo człowiek jest przygnieciony. Wiesz, chodzimy z ciężarami. Jesteśmy ludźmi, na których się zwalają różne obowiązki. Dzisiaj Natka zaczęła od tego, żeby mówić, że nie jest rzeczą prostą, mając dwójkę małych dzieci, być razem na nabożeństwie. Nieraz jedno może być, drugie nie może być. Dzieci, ciężary, obowiązki domowe, trudności, które mamy w pracy, rzeczy, które musimy nosić, powodują, że się przygniatamy, tak? Że nas to przygniata. Tutaj jest, Jezus mówi, nie dajcie się przygnieść złym wieściom. Będziecie oglądać różne trudne doświadczenia, ale kiedy to zacznie się dziać, to się odegnijcie. Młodzież by powiedziała, ogarnijcie. Po prostu, słuchajcie, musicie zwrócić uwagę na to, mówi Jezus, żebyście nie byli wpatrzeni ciągle w to, co się dzieje, bo wtedy stracicie z oczu to, co się dzieje na górze. A to, co się dzieje na górze, jest piękniejsze od tego, co się dzieje tutaj. Tutaj dzieją się trudne rzeczy, tutaj są wojny, tutaj są dramaty, tutaj są problemy. A Ewangelia mówi tak, wszyscy są wpatrzeni w ziemię, patrzeni w problemy, wpatrzeni w trudności. Wszyscy myślą, starczy, nie starczy do pierwszego. Wszyscy myślą, co z inflacją, wszyscy myślą, co z wojną, wszyscy myślą o tych rzeczach. A Jezus mówi, a ja mam Kościół, a ja mam swój lud, który nie jest skupiony na tym, co się dzieje na świecie, ale jest skupiony na mnie. I myślę, że w Adwent to jest taki dobry czas, żeby sobie przypomnieć po raz kolejny, że fokus na Chrystusa. Jesteśmy po prostu na Niego skierowani, w Niego wpatrzeni. Cały świat jest wpatrzony w problemy. Wszyscy rozmawiają o problemach. Wszyscy mówią o trudnościach. A Kościół jest tym, który wpatrzony jest, no właśnie, w górę. Podnieście swoje głowy, podnieście swoje oczy, ale może byśmy też powiedzieli, podnieście swoje serca. Jest taka bardzo, bardzo stara modlitwa, jak lubię stare modlitwy, stare, najstarsze liturgie, taka, która pochodzi z drugiego, no, zapisana jest w III wieku w tradycji apostolskiej, w tak zwanych kanonach Hipolita czy w anaforach takich bardzo, bardzo wczesnych. Mówię drugi, trzeci wiek. To jest taki czas, kiedy w ogóle kształtowało się nabożeństwo, porządek nabożeństwa, kiedy się kształtowała liturgia i porządek kościelnej liturgii. My też mamy pewien porządek kościelnej liturgii, prawda, to jest naturalne. On się kształtował wtedy. To jednym z takich elementów, nazywa się to w języku liturgicznym prefacją, czyli wprowadzenie do, ogłoszenie, jakby taka deklaracja, którą trzeba wygłosić na początek tej części nabożeństwa, która wiąże się ze stołem komunijnym. Wszyscy ją znamy lub przynajmniej słyszeliśmy. Ona się zaczyna od takiego wezwania Pan z wami i odpowiedzią wiernych i z Duchem Twoim, nie wiem, którzy kojarzą. No tak, byłem na konferencji naukowej teraz w piątek w Warszawie na chacie i tam przywoływał pewien wykładowca przywoływał taki tekst, że mówił, że on się na mnie powoływał zresztą w tej kwestii. Mówi, że zacząłem nabożeństwo pogrzebowe od słów niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a wszyscy ludzie się przeżegnali, mówi.
Po prostu są pewne odruchy, które są po prostu czego. Pan z wami i odpowiedź była i z duchem twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu godne to i sprawiedliwe. Tak brzmiała ta, wy ją znacie, ten tekst, wy znacie to z doświadczenia religijnego, może niektórzy z was w taki sposób funkcjonowali w takim rycie modlitewno-nabożeństwowym, ale on pochodzi z drugiego wieku, chcę to powiedzieć. To jest modlitwa i wezwania z drugiego wieku. One nie powstały teraz. I to wezwanie w górę serca, sursum corda, w górę serca, sursum corda to specjalnie dla Mateusza, bo wiem, że on lubi to hasło, to wezwanie. Nie wiem po kim, ale lubi. Sursum corda, w górę serca. To wezwanie w górę serca i wymaga odpowiedzi, wznosimy je do Pana. Habemus ad dominum, to by było po łacinie, jak już byśmy chcieli tak powiedzieć. Habemus ad dominum. W górę serca wznosimy do Pana. Chodzi o takie wezwanie adwentowe. Podnieśmy w górę nasze serca. Popatrzmy się w czasie, wiecie, kiedy wszyscy będziemy coraz bardziej zaangażowani w sprawy świąteczne. Będziemy myśleć o zakupach, będziemy myśleć o prezentach, będziemy myśleć o świętach. Kościół nie może stracić z oczu tego, co jest najważniejsze. Nie może stracić z oczu Chrystusa Jezusa, bo jeśli my się po prostu w tę pogoń świąteczną damy wplątać, to potem jest tak, że już nie widzimy Chrystusa i że Chrystus jest słabo widoczny w nas. To jest bardzo ważne przesłanie, które wiąże się właśnie z tym wątkiem. Ale ja bym na koniec jeszcze zwrócił waszą uwagę na ten tekst, który czytaliśmy, czyli na to, co znaczy owa cierpliwość, bo o niej mówię. Cierpliwość. To dla mojej ukochanej Kasi, twojej córeczki, bo ona lubi, ona nieraz mówi, weź, ja bardzo lubię etymologię słów, ona mówi, ja bardzo się lubię bawić słowem. Słowo cierpliwość. Gdybyśmy się popatrzyli na to słowo w języku greckim, mamy dwa słowa. Tam zawsze wiąże się to, tak, w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość wywołuje doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, tak mówi święty Paweł. Nie wiem, czy ktoś by się z nim zgodził, że ucisk wywołuje cierpliwość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Widzę dwie ręce. 3, 4, 5, 6. Posypało się, hura. Ucisk wywołuje cierpliwość. Z jakiego powodu? Z jednego. Ponieważ słowo cierpliwość bierze się ze słowa cierpienie. W języku polskim, w łacinie, w angielskim słowo cierpliwość jest pochodną od słowa cierpieć. Ja jestem człowiekiem bardzo cierpliwym. Czekałem na waszą reakcję. Ale żeby aż tak kłamać? Tak. Ja myślę, że jestem ostatnią osobą, która ma prawo powiedzieć, że ma coś wspólnego z cierpliwością. Ja jestem zniecierpliwiony, niecierpliwy, ja chcę wszystko od razu. Jak wchodzę i widzę trzy osoby przed sobą w kolejce, to wychodzę, prawda? A za mało wycierpiałem. Bo po prostu ten rodzaj cierpienia jakoś tak, jak możliwe, to staram się oddalić od siebie. Tak. Cierpliwość jest związana z cierpieniem. Jeśli Chrystus nas nawołuje do tego, żebyśmy byli cierpliwi, to kiedy mówi do nas, żebyśmy byli cierpliwi, żebyśmy znosili różne rzeczy, to chcę powiedzieć, to nie jest tak, że cierpliwość polega na biernym siedzeniu i czekaniu, bierne siedzenie. Nigdy Chrystus nas nie namawiał do tego, żebyśmy biernie siedzieli, czekali i że to jest cierpliwość. Bo cierpliwość to jest... ma związek z cierpieniem. W cierpliwości jest zawarte cierpienie. Nie ma cierpliwości bez cierpienia. Ja to rozumiem doskonale. Dlatego właśnie mam taką cechę, bo cierpienie jest czymś, czego sobie nie życzymy. Cierpienie, oczywiście możemy to rozumieć fizycznie, możemy to rozumieć moralnie, możemy to rozumieć duchowo. Cierpienie ma bardzo wiele obliczy, ale kiedy Kościół ciągle czeka na Chrystusa, to czekanie na Chrystusa zawsze się wiąże z cierpieniem. Wiecie? Bo musisz przejść przez wiele cierpień, zanim doczekasz się Jego przyjścia.
czekamy na Jego przyjście, a to czekanie jest cierpliwe. To znaczy, że dzieją się cierpienia. Te cierpienia dotyczą naszych dusz, naszego ciała. Przeżywamy te rzeczy, ale przeżywamy i jesteśmy. Tak jak mówi list do Hebrajczyków, pamiętacie, już go czytaliśmy? Tu właśnie mamy to samo. Nie bądźcie tępi, nie bądźcie ociężali, nie bądźcie gnuśni. Naśladujcie wiarę tych, którzy z cierpliwością czekają na pewne rzeczy. Cierpliwość jest tu kluczem. Będę ci obficie błogosławił, powiedział Bóg do Abrahama, bo dzięki cierpliwości Abraham otrzymał to, na co czekał. To tylko cierpliwość przez cierpienie dała powód, byśmy dzisiaj byli nazywani synami Abrahama, ponieważ on otrzymał to, co chciał, ale w jaki sposób? Czekając, cierpiąc, przechodząc przez różne trudne, ciemne rzeczy. Zwycięstwo jest dla tych, którzy potrafią być cierpliwi. Tylko dla tych. Kto jest niecierpliwy, nie wygra. Bądźmy cierpliwi. Do tego was zachęcam dzisiaj w ten Adwent.